Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu Piotr Skucha zaprasza. Rozmowa z Jerzym Handzlikiem. 17. Zimowe Igrzyska Abstynentów Brenna 2015. 17. Bielska Zadymka Jazzowa. Co nowego w Heliosie? Zaczynamy! 18 lutego odbędzie się kolejna odsłona bielskiej sceny kabaretowej, na którą zaprasza Piotr Skucha. Zapraszam wszystkich serdecznie na 83. wieczór bielskiej sceny kabaretowej do Teatru Polskiego, jak zwykle zresztą o godzinie 19, tylko nie jak zwykle we wtorek, ale tym razem w środę. W najbliższą środę, 18 lutego o godzinie 19 zaczynamy. Wszyscy stali bywalcy bielskiej sceny kabaretowej wiedzą, że to jest wieczór niebywały, obfity w różne niespodzianki gości znakomitych, którzy przyjeżdżają w ostatniej chwili, czasami do końca nie wiadomo kto wystąpi, a bywają goście znamienici, bardziej znani od tych gwiazd, które występują w drugiej części. Tym razem całą drugą część programu Bielskiej Sceny Kabaretowej wypełni rewelacyjny, powtarzam to jeszcze raz, rewelacyjny i nie do podrobienia kabaret Dno. Koniecznie trzeba to zobaczyć na żywo. Bilety są dostępne zarówno online, można je kupić przez internet, wystarczy wpisać adres domowy Teatru Polskiego i tam jest zakładka z biletami. Można je kupić w kasie teatru. No i mamy, proszę Państwa, specjalnie dla widzów Beskid News fantastyczną promocję. Otóż dla grup wieloosobowych, czyli grup, które są, składają się z ponad 10 osób, mamy taką promocję, że każde 10 osób wykupuje tylko 8 biletów, a dwie wchodzą na zaproszenie. Czyli równa się to de facto z 20% zniżką. Bardzo prosimy tylko, żeby zgłaszać takie osoby i wtedy spokojnie cała grupa wchodzi 10-osobowa na 8 biletów. Warto naprawdę zobaczyć kabaret Dno na żywo, a przypominam, że w pierwszej części Bielskiej Sceny Kabaretowej, jak zwykle, niespodzianki, goście specjalni, prapremierowe wykonania, klasyka kabaretu. Cały program, proszę Państwa, jak zwykle trwa grubo ponad dwie, czasami 2,5, a bywa jeżeli 3 godziny. Także proszę się nastawić na wypełniony po brzegi humorem i fantastycznym śmiechem wieczór. Do zobaczenia w Teatrze Polskim. Przypominam, adres Bielsko-Biała, 1 maja 1. Z tej okazji mamy dla Was konkurs. Aby zdobyć jedną z 3 płyt DVD z archiwalnymi występami kabaretu Długi, wyślij do nas mail na adres redakcja@beskidnews.pl w tytule wpisując hasło Kabaret Długi. Na Wasze maile czekamy do czwartku do godziny 15. Jerzy Handzlik, właściciel Radia Bielsko, był kolejnym gościem naszego cyklu Ciekawie przy kawie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie goszczę gościa specjalnego, przynajmniej dla mnie specjalnego. Jest nim Jerzy Handzlik, którego znamy z tego, że jest właścicielem, założycielem Radia Bielsko, wydawcą kuriera Radia Bielsko. Natomiast niewielu z nas zna inne nieco oblicze Jurka Handzlika. Znamy się praktycznie od harcerstwa. Od harcerstwa, od czyli krótkich majtek. Już jakieś 40 lat, chyba ponad. Pewnie tak. Natomiast muszę powiedzieć, że nie znam cię do końca. I myślę, że większość naszych widzów również cię nie zna. A chętnie cię pozna, to twoje drugie oblicze. Już w najbliższą niedzielę zapraszamy do Brennej, gdzie odbędą się 17. Zimowe Igrzyska Abstynentów. Zawody odbędą się na stoku narciarskim pod Starym Groniem, a wśród konkurencji znajdą się slalom gigant, zjazd na byle czym, kros na jabłuszkach, konkurs rzeźby lodowej i konkurs rzutu śnieżką do celu. Serdecznie zapraszamy! 23 lutego rusza Lotos Jazz Festival, 17. Bielska Zadymka Jazzowa, najlepszy polski jazzowy festiwal.
W tym roku zagrają m.in. zdobywca 10 nagród Grammy Arturo Sandoval oraz złożony ze światowej klasy muzyków zespół Miles Electric Band. Szczegółowy program tegorocznej zadymki znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ekranizacja największego bestsellera ostatnich lat. Książka, która uznawana jest za najszybciej sprzedającą się w historii literatury. 50 twarzy Greya już od dziś na ekranach kin Helios. A co jeszcze w nadchodzącym tygodniu zobaczymy w bieskim Heliosie? Kingsman – Tajne służby to film akcji opowiadający o agencie służb specjalnych. Jego kariera dobiega końca i bierze pod swoje skrzydła nowicjusza, aby przekazać mu wiedzę zdobytą przez lata pracy. Film Tajemnica lasu i zabawy w brawurowy sposób łączy klasyczne motywy znane z baśni braci Grimm, by w jedną opowieść spleść losy Kopciuszka, Czerwonego Kapturka czy Roszpunki. Oczywiście jak co tydzień mamy dla Was konkurs. Odpowiedz na pytanie, kto jest autorką książki 50 twarzy Greya. Prawidłowe odpowiedzi przesyłajcie na adres redakcja@beskidnews.pl do poniedziałku do godziny 12, w tytule wpisując hasło Helios. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia. System ready. Ready.